Cześć, tu Jola. Na co dzień uczę krawiectwa w ultramaszynie, a dzisiaj w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia pokażę Ci, jak korzystać z raflera, czyli stopki do robienia plis i zakładek. Tak właśnie wygląda stopka zwana raflerem. Ja mam akurat tutaj w ręku zatrzaskowy montaż, czyli będzie tutaj na system Matic montowany do uchwytu, który został w maszynie. Zdjęliśmy stopkę uniwersalną, a na jej miejsce założę za chwilę rafler. Raflery mogą być też przykręcane, czyli też trzeba będzie zdjąć cały ten uchwyt i rafler przykręcić. W prostszych maszynach one są przykręcane. Co tu dodatkowo jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że rafler tutaj ma takie przekładnie, 3, w zasadzie to 4, czyli to jest neutralne położenie. Jeżeli założę tutaj w ten otwór, ustawię tak, jak on jest na maszynie założony, wtedy to się robi łatwiej. Neutralne nie będzie robił nic. Tutaj będzie robił zakładki w największych odstępach, tutaj w średnich, a tu będą bardzo blisko siebie. Tego typu właśnie zakładeczki. Druga możliwość jeszcze regulowania naszą pracą to jest głębokość wybranej zakładki, czyli za pomocą tej śruby ją przykręcając lub minimalizując będzie ta zakładka płytsza lub głębsza. I możecie sobie to ustawić w sposób całkowicie odpowiadający Waszym wymaganiom, robiąc wstępne testy. No to do dzieła. Ja za chwilę założę tą stopkę, ale jeszcze pokażę coś takiego. Poza zatrzaśnięciem na ten uchwyt jeszcze musimy wziąć pod uwagę montaż tej dźwigni. Ta dźwignia będzie się ruszała tylko wtedy, jeżeli w to wycięcie wcelujecie śrubę od igły. Tutaj jest taki wystający trzpień, w którym siedzi śruba i to jest właśnie na całym tutaj tym bolcu od igielnicy, tak? I teraz montując nasz rafler, mamy go zatrzasnąć na uchwyt, jednocześnie wkładając właśnie tą dźwignię do tego właśnie uchwytu. I jak będzie to założone? Ja za chwilę Wam pokażę, jak to działa. Po założeniu rafler, zobaczcie, kiedy maszyna pracuje, ta dźwignia się rusza synchronicznie z pracą igły. I teraz wkładacie materiał pomiędzy te blaszki. Jest blaszka spodnia, na samych ząbeczkach leży bezpośrednio. Tutaj leży na tej blaszce jeszcze taki tutaj mechanizm właśnie dopychający nasze fałdy, więc wkładamy materiał pomiędzy i zobaczcie, co będzie się działo. Opuszczamy oczywiście stopkę. Ja teraz zrobię to bardzo powoli. Zobaczcie. Mam ustawione te przekładnie, o których wcześniej mówiliśmy, na najrzadsze zakładki. Jeżeli będziemy chcieli mieć zakładki głębiej dopychające, to o większej głębokości, to teraz przykręciłam śrubę, o której Wam już mówiłam, czyli wkręciłam ją po prostu. I teraz ta zakładka będzie dużo głębsza. Widzicie? Tak właśnie działa rafler. Jeszcze pojedziemy sobie troszeczkę dalej. Wezmę następną. Troszeczkę przyspieszę. Dobrze. I teraz wyjmę i pokażę Wam, co tutaj wyszło. Czyli rafler układa zakładki z różną głębokością w zależności od tego, jak go ustawicie. Jeszcze troszkę się pobawimy. Wkładam materiał pomiędzy blaszki. I widzicie?
Teraz zmienię przekładnie na gęściejsze zakładeczki. O. I mamy zmienioną częstotliwość. Jest tych zakładek więcej. Zmienię jeszcze na następną dźwignię. I znowu wkładam pomiędzy. I widzicie, co się dzieje? Że mamy maksymalną częstotliwość i maksymalną gęstość. No to teraz ja sobie wykręcę tę śrubę, nie całkowicie, tylko na przykład do połowy może. Zmniejszę głębokość tych bardzo częstych zakładeczek, żebyście jeszcze bardziej tutaj zobaczyli, bo tam było króciutko, strasznie krótki odcinek. No. Znowu robię te bardzo gęste zakładeczki, tylko nie tak głębokie. I mamy piękne działanie raflera. Następnym działaniem raflera, teraz zmniejszyłam głębokość już najmniej, jak się tylko da, na jedyneczkę. I teraz wam pokażę następną możliwość, przyszywanie falbany do prostego kawałka, czyli tą gładką tkaninę, która ma być niepoddawana marszczeniu, kładziecie bezpośrednio na ząbkach pod raflerem. Do tego będzie doszywana falbana. I z taką gęstością i częstotliwością, jaką sobie wybierzecie, nie ma to najmniejszego znaczenia. I ten materiał do marszczenia kładziecie, tak jak poprzednim razem, pomiędzy blaszki. Tak? Oczywiście sobie wyrównamy materiały, żeby to było tak gdzieś mniej więcej na początku. Tak, kawałeczek te 5 cm naszej pracy. Chociaż spróbuję od samego brzegu, zobaczymy. Najważniejsze też, żeby tutaj były te nasze tkaniny razem na brzegu zapasu. Opuszczamy stopeczkę i lecimy. Czyli ta wierzchnia warstwa będzie znowu marszczona. Widzicie? A pod spodem tkanina jest prosta. Staram się dosyć powoli to robić. Na raflerze nie pracujemy na pełnych obrotach. Dajemy mu szansę, żeby bardzo precyzyjnie nam to zrobił. Można falbanę trzymać troszeczkę w uniesieniu, żebyśmy kontrolowali to pod spodem, co się tam dzieje. O, żeby nam nie uciekała nasza ta materia spod spodu. Dobrze, i zaraz zobaczycie efekt. Wyjmę to spod raflerka. No i zobaczcie, że do prostego kawałka materiału mamy doszytą falbankę. W tak oto prosty sposób możecie się, właśnie wyposażając w takie urządzenie, możecie się bawić w jakieś falbaniaste projekty. Tak działa właśnie stopka do plis i zakładek. Myślę, że chociaż troszeczkę pomogłam ci w tworzeniu tego typu projektów. Marszczenie jest dosyć uciążliwe. Najczęściej marszczymy bardzo precyzyjnie za pomocą dwóch nitek, ale jeżeli możemy sobie uprościć naszą pracę, to bardzo zachęcam cię do korzystania z tego typu urządzenia. Na pewno będzie to bardzo fajna zabawa. Zapraszam na kolejne odcinki Nauki Podstaw Szycia. Będę systematycznie wam pokazywała kolejne stopki, które usprawniają waszą pracę.